Rozet.pl. Szydełkowanie moją pasją. Cześć! W dzisiejszym filmiku chciałabym Wam pokazać, jak zrobić na szydełku takie ubranko na pisankę. Do jego zrobienia będziemy potrzebowali akrylowy wkład wielkości 8 cm na 6 cm, no i oczywiście kordonek. Ja korzystałam z kordonka Kaja 15, a będę dziergała teraz kordonkiem zielonym, natomiast jajeczka, które ja tutaj Wam pokazuję, są szare, w kolorze szarym i różowym. A do kordonka Kaja przyda nam się szydełko. Ja mam dosyć cienkie szydełko 1,25 mm, nożyczki. No i te nasze ubranka będziemy robić z dwóch połówek, dlatego już Wam pokazuję pierwszą połówkę zrobioną. Za chwilę, krok po kroku, zobaczycie, jak taką połóweczkę ubranka wydziergać, a następnie w ostatnim okrążeniu te dwie połówki sobie połączymy, włożymy na akrylowy wkład i powstanie nam taka śliczna pisanka. No to gotowe, możemy zaczynać. Do kordonka Kaja link podaję Wam w opisie filmu. A teraz robimy pętelkę i następnie 6 oczek łańcuszka, które łączymy w kółeczko za pomocą oczka ścisłego. Teraz 3 oczka łańcuszka za pierwszy słupek, następnie w kółeczko słupek, 2 oczka łańcuszka i 2 słupki w kółeczko. Powstaje nam taki wachlarzyk, który na brzegach naszej pisanki będzie się powtarzał. A więc 2 słupki, 2 oczka, 2 słupki. Następnie 7 oczek łańcuszka. I ponownie drugi brzeg naszej pisanki, czyli 2 słupki, 2 oczka, 2 słupki w kółeczko. No i w tej chwili jesteśmy na dole naszej pisanki. Robimy jedno oczko łańcuszka, odwracamy robótkę, przechodzimy oczkiem ścisłym pod drugi słupek, następnie oczko ścisłe pod łuk z dwóch oczek, w ten sposób. I teraz 2 oczka łańcuszka za pierwszy słupek, on będzie troszkę krótszy, słupek, 2 oczka i 2 słupki pod ten sam łuk. Gotowe. Teraz 3 oczka łańcuszka. Łapiemy półsłupkiem pod łuk z 7 oczek. Ponownie 3 oczka łańcuszka. I znowu jesteśmy na brzegu naszej pisanki, czyli tutaj pod łuk z 2 oczek. Wbijamy się 2 słupkami, następnie 2 oczka i 2 słupki. Teraz oczko łańcuszka, odwracamy robótkę, a oczko ścisłe w drugi słupek, oczko ścisłe pod łuk, nasz wachlarzyk, czyli 2 oczka za pierwszy słupek, następnie słupek, 2 oczka i 2 słupki, wszystko pod łuk.
Teraz 3 oczka łańcuszka. Pół słupek tutaj pod pierwszy łuk. W ten sposób. 5 oczek łańcuszka. Pół słupek pod kolejny łuk. 3 oczka łańcuszka. No i znowu jesteśmy w miejscu, gdzie trzeba wyrobić nasz wachlarzyk. Czyli 2 słupki, 2 oczka, 2 słupki. I przechodzimy do następnego rzędu. Czyli robimy oczko łańcuszka, odwracamy robótkę. Oczko ścisłe pod drugi słupek, oczko ścisłe pod łuk. 2 oczka łańcuszka za pierwszy słupek, słupek, 2 oczka i 2 słupki. Dobrze. No i teraz 3 oczka łańcuszka. I tutaj na środku mamy łuk z 5 oczek łańcuszka. I pod ten łuk musimy się wbić 9 słupkami. Będzie dosyć ciasno, ale damy radę. No i teraz za 9 słupkami robimy 3 oczka łańcuszka. I nasz wachlarzyk pod łuk z 2 oczek. Czyli 2 słupki, 2 oczka, 2 słupki. Oczko łańcuszka, odwracamy robótkę. Przechodzimy oczkiem ścisłym pod słupek i pod łuk. 2 oczka, słupek, 2 oczka i 2 słupki. No i teraz robimy 3 oczka łańcuszka i mamy tutaj tych naszych 9 słupków. No i teraz w każdy słupek ponownie wbijamy się słupkiem. Tylko że teraz słupki będziemy rozdzielać jednym oczkiem. Czyli w pierwszy słupek robimy słupek i następnie jedno oczko. Narzut, kolejny słupek to kolejny słupek, jedno oczko. Narzut i tak dalej. Czyli teraz zdecydowanie te nasze słupki będą luźne, a będzie między nimi jedno oczko przerwy. Gotowe? No i kończymy 3 oczkami i wachlarzykiem. Oczko łańcuszka, odwracamy robótkę. Oczko ścisłe raz, oczko ścisłe dwa, wachlarzyk. I teraz, moi drodzy, zaczynamy wyrabiać naszego ananaska. Czyli robimy 3 oczka łańcuszka, wbijamy się pół słupkiem pomiędzy pierwszy a drugi słupek, robimy pół słupek, następnie 3 oczka łańcuszka i pół słupek między drugi a trzeci słupek. 3 oczka łańcuszka i kolejny pół słupek pomiędzy kolejne 2 słupki. W ten sposób powstają nam łuczki, jeden za drugim. No i mamy już początek naszego ananaska.
ten rząd kończymy tak samo, czyli trzy oczka i wachlarzyk na końcu. No i jesteśmy w następnym rządku, czyli znowu wachlarzyk na początku, trzy oczka łańcuszka i teraz łuki wykonuję pod łuki z poprzedniego okrążenia, czyli pół słupek pod pierwszy łuk, trzy oczka łańcuszka, pół słupek pod kolejny łuk i tak dalej. I teraz kolejne rzędy będą wyglądały bardzo podobnie, to znaczy będziemy wykonywać te łuki z trzech oczek łańcuszka w łuki z poprzedniego rządka, a w związku z czym w każdym rzędzie tych łuków będzie mniej i będą one nam się schodzić, taki kształt właśnie ananaska. A na brzegach wykonujemy wachlarzyki po trzy oczka łańcuszka między ananaskiem a tymi wachlarzykami, czyli ja do Was wrócę za chwilkę, jak już te wszystkie łuki zredukują mi się do jednego na samym górze, na samej górze. Tak wygląda już moja pisanka, czyli mam jeden łuk już na samym szczycie ananaska. No i teraz przeszłam do kolejnego rzędu, zrobiłam wachlarzyk, robię trzy oczka łańcuszka, łapię pół słupkiem pod łuk, znowu trzy oczka łańcuszka, czyli już tutaj łuków żadnych nie mamy i wachlarzyk. Przechodzę do następnego rzędu, czyli oczko łańcuszka, odwracam robótkę, oczka ścisłe, przechodzę pod łuk i teraz już nie robię wachlarzyka, natomiast robię trzy oczka łańcuszka, jestem pod łukiem w wachlarzyku i łączę oczkiem ścisłym z łukiem w wachlarzyku po przeciwnej stronie. W ten sposób właściwie podstawowy wzór ubranka na pisankę mamy już wyrobiony. Zostały nam do zrobienia dwa okrążenia z łuków. Każdy łuk będzie miał cztery oczka łańcuszka. Oprócz dwóch łuków na górze i na dole pisanki po pięć oczek, bo tutaj będzie troszkę większa odległość. A drugie okrążenie będziemy łączyć już dwie połówki naszego ubranka. Jak robimy te łuki? Przechodzimy sobie tutaj na róg naszego wachlarzyka oczkiem ścisłym. Robimy cztery oczka łańcuszka i następnie łapiemy sobie za róg kolejnego wachlarzyka i wykonujemy pół słupek. Cztery oczka łańcuszka, kolejny róg wachlarzyka i pół słupek. I pół słupek. I tak jak powiedziałam, objeżdżamy w ten sposób naokoło. Wszędzie są cztery oczka łańcuszka w łukach. Wyjątkiem jest tutaj dół, kiedy będziemy łączyć ten i ten wachlarzyk, to tutaj robimy pięć oczek i tak samo dodajemy jedno oczko na łuku, który będzie łączył nam tu i tu te dwa różki wachlarzyków. No i tak wygląda nasze ubranko, gdy już pierwsze okrążenie łuków zrobiliśmy. Zostało nam drugie okrążenie do zrobienia, w którym będziemy od razu zszywać nasze dwie połówki. Czyli jeżeli będziecie robili pierwszą połówkę, to teraz należy oczkami ścisłymi wjechać sobie na szczyt łuku i następnie przy pierwszej połówce wykonać identyczne łuki z czterech oczek łańcuszka, wbijając się po prostu pod każdy łuk z poprzedniego okrążenia. Natomiast przy drugiej połówce zaczynamy zszywać i zszywamy w ręku, nie nakładając na wkład akrylowy czy też styropianowy tak długo jak tylko się da, ponieważ na wkładzie szyje się ciężko, zszywa się, dzierga się ciężko, dosyć niewygodnie. W związku z czym zszywamy tyle, ile można w ręku,
a nakładamy wtedy, kiedy już zostaje nam tak mały otwór w tym naszym ubranku pisanki, że możemy wsunąć to na nasz wkład akrylowy i dopiero dokończyć już na wkładzie całą robótkę. No więc, jesteśmy teraz na szczycie łuku. Dobrze byłoby teraz złożyć sobie równo te nasze ubranka, znaleźć łuk, pod który mamy się wbijać teraz. Tutaj mam ten duży łuk, więc wydaje mi się, że będę pod ten łuk się wbijała. A więc wykonuję dwa oczka łańcuszka, ponieważ łuki mają mieć cztery oczka. Następnie wbijam się w ten łuk, przeciągam nitkę przez oczko, dwa oczka łańcuszka i półsłupek pod łuk. Jeszcze raz. Dwa oczka łańcuszka, nitkę na palcu mam pod spodem, wbijam się od góry w łuk, owijam nitkę wokół szydełka, przeciągam przez oczko, dwa oczka i półsłupek. Pokażę Wam to jeszcze na zbliżeniu, a więc dwa oczka łańcuszka, następnie od góry wbijam szydełko, owijam nitkę, przeciągam, dwa oczka łańcuszka i półsłupek. Dwa oczka łańcuszka, kolejny łuk, przeciągam, dwa oczka i półsłupek. W ten sposób tego naszego szycia właściwie nie widać. Powstaje bardzo ładny ażur, siateczka, która będzie nam łączyła obie połóweczki ubranka. No dobrze, ja już sporo mojego ubranka zszyłam. Zostawiam sobie tutaj na górze taki otwór do włożenia wkładu akrylowego. Wyciągam nitkę. Teraz złożę jajko. Dobrze. Gotowe. No i teraz wkładam je w taki sposób, żeby węższy czubek był tak, jak się zmniejsza ananasek. O tak. Czyli delikatnie wsuwam ubranko. No i tutaj muszę znaleźć sobie to miejsce po środku w ażurze, ażurku na... to będzie tutaj dokładnie. Na ten czubeczek. O. No i gotowe. W ten sposób to wygląda. Pozostaje nam jeszcze zszyć ten kawałeczek. A tak jak mówiłam Wam wcześniej, nie jest to zbyt wygodne szycie na wkładzie twardym, ale jest do zrobienia. Tak, czyli tutaj mam dwa oczka łańcuszka, półsłupek, dwa oczka, następnie pod ten łuk. Dwa oczka i półsłupek. No i tak zszywamy do samego końca. Po zszyciu do końca wyciągnęłam nitkę. Teraz muszę ją dokładnie wrobić. No i na samym końcu jeszcze robię zawieszkę, czyli mniej więcej
tej długości. Zawiązuję sukawek. Przekładam i gotowe. Nasza pisanka jest już gotowa. Tak się prezentują wszystkie trzy. Mam nadzieję, że wzór Wam się podoba i filmik również Was zainspiruje do tego, aby samodzielnie zrobić tego rodzaju ubranka na pisanki, szydełkowe ubranka. Jak widzicie, bardzo ładnie one wyglądają. Na wkładzie akrylowym dodatkowo się błyszczą w świetle, natomiast wkład styropianowy daje bardzo ładne białe tło dla szydełkowej robótki. Także warto spróbować, bardzo zachęcam, bardzo polecam. No i zapraszam Was jeszcze serdecznie do pasart.pl, miejsce raj dla wszystkich dziergających. Zapraszam również na mój blog crochet.pl. No i oczywiście zachęcam do subskrypcji mojego kanału na YouTube. Pozdrawiam Was bardzo mocno i do usłyszenia już niebawem. Szydełkujesz? Fajnie. By otrzymywać nowości szydełkowe, subskrybuj mój kanał. Wystarczy, że klikniesz. Crochet.pl. Szydełkowanie moją pasją.